Nazywał się Zbigniew Bliziński, 65 rocznik, jak mówię, 55 lat. W Gorajcu, gdzie jesteśmy w tej chwili, mieszkam od przeszło 30 lat. Pochodzę z Bieszczad, dokładnie w połowie jestem Polakiem, w połowie jestem Łemkiem. Mieszkaliśmy długie lata w Czarnej, koło Uszczyk Dolnych, niedaleko. Moja babcia na tamtych terenach długie lata leczyła ziołami, zbierała zioła. Matka zbierała troszkę właśnie tam w górach, a później tutaj na tym terenie. Ja powiem tak, jako dziecko zbierałem zioła. Później powiedziałem, że nie chcę żadnych chwastów na oczy widzieć. No całe życie, znaczy całe życie. Całe dzieciństwo można było powiedzieć, że to było zbieranie ziół z babcią, zbieranie ziół z matką. No, nie powiem, że to było też złe, bo można było pierwsze pieniądze zarobić. Ale moja, dla takiego młodego człowieka to było coś takiego, można powiedzieć, ponad miary. Pierwszy zawód był całkiem inny, bardziej mechaniczny. Co się okazało? Po 2 latach pracy w zawodzie doszedłem do wniosku, że to nie jest dla mnie. Złożyłem papiery do Poznania, do szkoły zielarskiej. Skończyłem tę szkołę i od tego czasu już, no, można powiedzieć, prawie 30, chyba 5 lat zajmuję się ziołami. Babcia, żeby zachęcić nas, jako dzieci, do zbierania ziół, to nie było tak, że przychodzimy gdzieś na pole, w sierpy albo nożej, zbieramy. Nie, nie, nie. To było tak, że babcia przychodziła, pokazywała jakąś roślinę i pierwsze opowiadała legendy, czyli bajki. Normalne bajki o tych ziołach, pochodzenie, nazwa, to było wszystko wplecione w to. Dzieci to interesowało, wiadomo, no, troszeczkę to wciągało. Ten, można powiedzieć, ten zapał był troszkę wtedy do pracy lepszy. Jeśli chodzi o uprawę ziół w ogrodach, czy zbieranie ziół, było z tym różnie. U nas w górach to było na porządku dziennym, ale na tych terenach, na przykład tutaj na Roztoczu, było tak, że w każdej wiosce, można powiedzieć, każda taka lepsza gospodyni, która leczyła ziołami, czy potrzebowała ziół, miała swój ogród ziołowy. Na tych terenach znalazłem, u nas w Gorajcu jest 3 stanowiska po ogrodach ziołowych i pod Wolą Wielką jest bardzo duży ogród po starym klasztorze. To jest miejscowość Monastyrz. Bardzo piękne miejsce, porośnięte, takie wzgórze porośnięte lasem i między innymi tam właśnie znaleźliśmy właśnie te pozostałości ogrodu. Później jak poznałem troszkę byłych mieszkańców, bo Gorajec do 1947 roku był zamieszkiwany przez większość ludności takiej bardziej ukraińskiej. My mówiliśmy na tych terenach rusińskiej. To nie byli Ukraińcy, tylko Rusini. Tak samo jak się u nas w górach mówiło. I w 1947 zostali roku wywiezieni stąd. Zostało tylko kilka rodzin, albo mieszanych, albo polskich. I co się okazało, że jak się poznaje historię tych ludzi, to okazuje się, że można tu się dowiedzieć dużo ciekawych rzeczy. Na przykład taką rzecz, że była tu taka, jak my to teraz mówimy, babka, czyli Zilicha, która leczyła ziołami. I do niej przyjeżdżali ludzie z Lwowa. W tej chwili w swoim ogrodzie mam, można powiedzieć, piołuny, oregano, lubczyki. Co tam jeszcze jest? Dlaczego właśnie? Szybciej bym powiedział, może będzie, czego nie ma. Ale mówię, bardzo, bardzo dużo tych roślin. Niektóre są po kilka egzemplarzy, niektóre są, można powiedzieć, tak jak piołun, na przykład kilka rządków. Znaczy, jeśli chodzi o piołun, to na tych terenach po prostu też zaczyna ginąć. W stanie naturalnym niektóre rośliny od, można powiedzieć, lat 90. zaczynają wymierać. Nie ze względu na to, że się zmienia przyroda, tylko ze względu na działalność człowieka, czyli tak zwaną chemizację. I myślę, że coraz więcej ludzi będzie chciało te swoje właśnie takie ogrody zielarskie zakładać z tego względu, że pola niestety są już zanieczyszczone. Najważniejsze, trzeba sprawdzić glebę. Jeśli mamy kwaśną glebę, to ściągamy do niej roślinę taką, która, znaczy rośliny takie, które tą glebę lubi. Jeśli już musimy coś zmienić w tej glebie, to ja nie polecam tego. Bo po prostu zmieniamy strukturę gleby, zmieniamy już i wartość i po prostu powiem wam, o co chodzi. Babcia mnie zawsze uczyła, że jeśli roślina rośnie na danym terenie, na przykład takim naprawdę jałowym, i to jest fakt, bo sprawdziliśmy to, można powiedzieć, na takich małych doświadczeniach, że roślina, która występuje na przykład na piaskach, posadzimy ją na lepszą glebę, ona będzie pięknie wyglądać. Będzie oczywiście bujna, będzie miała ładny kwiat, ale substancji czynnych tam będzie naprawdę jak na lekarstwo, minimalnie.
Jeśli chcemy przygotować ziemię na przykład po takie rośliny bardziej, można powiedzieć, azotolubne, na przykład tak jak pokrzywa. Pokrzywa rośnie na ziemi, która naprawdę musi być dobrą ziemią. Ona wszędzie nie będzie rosła. To musimy po prostu robić komposty. Nie polecam obornika. Najlepsze są komposty. Na przykład, o, jeśli chodzi o piołun, on lubi światło. Piołun, dziurawiec, następna roślina, która jest tutaj, ona jest akurat rośliną uprawną, on troszkę nam przywiąd. Ślas. On lubi też dużo światła, dużo wody. Bylica zwyczajna. To są rośliny takie bardziej światłolubne. A jeśli chodzi na przykład o takie rośliny, takie już bardziej, że możemy gdzieś tam w cieniu sobie uprawiać, to jest serdecznik, rzepik, szałwia też, bo szałwia nawet jak jest trochę w cieniu, to ma taki bardziej intensywny aromat. Chociaż niektórzy mówią, że właśnie ta ze słońca ma, można powiedzieć, większą moc. Ja się przekonałem, że właśnie ta, która jest w cieniu, ona ma po prostu ten kolor troszeczkę taki bardziej ciemny i od tego chyba też zależy właśnie ten jej aromat i zawartość olejków. Bo w szałwii chyba najwartościowsze to są właśnie te olejki eteryczne. Ale to już mówię, to już trzeba było samemu praktykować, to człowiek zobaczy. Niektóre nasiona wysiewamy późną jesienią, tak żeby one się na przykład przeleżały w ziemi przez zimę, czyli się staryfikowały, czyli muszą poddać się jakby tej niskiej temperaturze. A niektóre nasiona, tak jak widzimy w przyrodzie, na przykład maki czy inne takie rośliny, które są rośliną jednoroczną, to siejemy na wiosnę. Jeśli chodzi o ogród, plewienie to jest konieczność, bo no, niestety mamy dość dużo chwastów, musimy troszeczkę tej roślinie pomóc, żeby ona się rozrosła. Ale u mnie jest troszeczkę to inaczej. U mnie jest w ten sposób, że jest to wszystko naturalnie. Bo wiadomo, że taka roślina, która się gdzieś wysieje, ona rośnie, istnieje z innymi roślinami. I dlatego ja się staram jak najmniej ingerować w to. Co ciekawe, powiem Wam na przykładzie na przykład ogórka. Wprawda to nie ziele, ale też ma właściwości lecznicze. Matka dbała zawsze o to, plewiła, ale po jakimś czasie zaraza wszystko dusiła. Można powiedzieć, był jeden, dwa zbiory, koniec. Ja jednego roku raz, że nie miałem, po prostu nie miałem czasu. Zostawiłem to wszystko naturalnie. I co się okazuje? Zaraza bardzo późno weszła. Ogórek bardzo ładnie owocował i smak tego ogórka jest trochę inny. Jest taki bardziej naturalny. Okazuje się, że nawet taka roślina uprawna, która jest, można powiedzieć, tak, no, jakby z innymi roślinami, po prostu ona ma dużo lepszą wartość. Tak samo jak patrzycie tutaj, macie tutaj akurat przykład wiązówki. Ona rośnie prawie zarośnięta. Pokrzywy, jeżyny, dziki chmiel, sitowie. Ona sobie bardzo pięknie idzie do góry, ładnie kwitnie. A na łąkach koszonych, patrzycie, ona kawałek wyrasta, jest niska, ale nieraz tak się zdarza, że jest roślina, ale nie ma kwiatu. Także moje takie wspólne współistnienie tych roślin to jest chyba naturalne i to jest chyba najważniejsze. Jeśli chodzi o nasiona, to tak. Powiem Wam na przykład wiązówki. Jeśli tutaj zobaczymy już zbrązowiałe nasionka, wtedy możemy zbierać. No, większość roślin, jeśli jest w takim stanie, można powiedzieć, już dojrzałości, można powiedzieć zbiorczy, to muszą być lekko brązowe. Wtedy sobie pozyskujemy. Niektóre nasiona musimy na przykład poczekać, aż do wiosny zbierać. Bo najlepiej na przykład ziele rzepiku, ono musi przemarznąć na mrozie. Wiadomo, że tam część ptaki zbiorą, ale zawsze właśnie te wiosenne zbierania są najlepsze, bo jesteśmy pewni, że taka siła kiełkowania będzie prawie w 100%. Pierwsza podstawowa rzecz przy zbiorze roślin dziko rosnących, no tak jak wcześniej mówiliśmy, to w ogrodzie wiemy co, do czego. A jeśli chodzi o przyrodę, to najważniejsze, daleko od zakładów przemysłowych i od szos. Tam gdzie jest, powiem, że tak, może tam gdzie jest minimalny ruch, no tak, drogi leśne, takie mniej użyteczne, też można coś tam zawsze pozyskać. Ale starajmy się właśnie dróg szybkiego ruchu, autostrad, tego unikajmy. W tej chwili jest moda w Polsce sadzenie na przykład rokietnika przy autostradach. Nawet tego nie ruszajcie. Zamiast pomóc, zaszkodzi rokietnik. Wiadomo, bardzo fajna roślina, bardzo fajny olej, który wzmacnia organizm, ale jeśli zbierzemy w nieodpowiednich warunkach, niestety zaszkodzimy sobie. Jeśli zbieramy zioła jeszcze gdzieś w stanie naturalnym, patrzmy też, czy w danej okolicy na przykład rolnicy stosują chemizację, czyli opryski. Czy jest intensywne nawożenie. Kalenda zbioru ziół. O, jeszcze żadna roślina sobie nie zaczęła wegetacji. Możemy zbierać korzenie. Zbieramy wtedy kłęcze tataraku, korzenie mniszka lekarskiego, korzenie łupianu.
Wszystkie prawie takie rośliny korzeniowe. Zbieramy też korę. Korę patrzymy na czas dojrzewania. Jeśli łyko odchodzi dobrze od drzewa, no to wtedy możemy spokojnie pozyskiwać to. Kora kruszyny to najczęściej jest połowa maja, to może być do lipca. Kora dębu, koniec marca do początku maja. Kora brzozy. I tu jest właśnie mały myk. Jeden sposób to jest zbieranie samej wierzchniej warstwy, no, jeśli robimy na przykład dziek brzozowy i nie pozyskujemy kory z łykiem, możemy zbierać cały rok. Tylko lekko nacinamy tak, żeby nie naruszyć tej rośliny, czyli brzozy. I zbieramy tylko wierzchnią warstwę. Jeśli chodzi o łyko brzozowe, całkowite już, no to wtedy robimy, można powiedzieć, to od połowy maja. Później, jeśli chodzi o rośliny zielne, no to rośliny zielne to musimy patrzeć na fazę rozwoju. Część roślin zbiera się w pełni rozkwitnięte. Część się zbiera na przykład, jak tutaj mamy liść podbiału, dopiero teraz. Kwiaty podbiału zbiera się w marcu. Moja babcia mówiła zawsze w ten sposób. Ta sama roślina, zebrana w innej fazie księżyca, innej porze dnia, innym nasłonecznieniu, innej na przykład wilgotności, ma całkiem inne zastosowanie. I na to musimy też patrzeć. Jeśli jesteśmy zawodowym zbieraczem, albo chcemy pozyskać coś dla siebie, nie róbmy tego w ten sposób, że mamy stanowisko, jakieś tam roślinki, przychodzimy, zbieramy wszystko. Raz, że są odpowiednie przepisy, jeśli chodzi o to. Zawodowy zbieracz nie może zebrać więcej niż 30% ze stanowiska naturalnego. Musimy zostawić prawie 70%, bo tam jeszcze wiadomo, tam część jeszcze przyjdzie zwierzyna, ona jeszcze troszkę tam to stanowisko naruszy. Część może jest, też inni ludzie. Tak, żeby to stanowisko nie wyginęło. Jest zbieracz, który zbiera 100% zioła z danego stanowiska, to jest samobójca. Rośliny zielne zbieramy, może być tak 5-6 cm od ziemi. A w tej chwili nowe przepisy, które weszły, to są przepisy Unii Europejskiej, większość ziół ze stanu naturalnego nie może być dłuższa niż 35 cm. To jest taki przepis. To jest bardzo dobre, bo roślina po prostu nie ma naruszonego w stożku wzrostu. Ona może jeszcze odbić. Korzenie pozyskujemy najczęściej z rana. Nie wieczorami, tylko rano, gdzie jest dość spora wilgotność. To akurat nie przeszkadza tej roślinie, raczej roślinie, czy to, jeśli chodzi o towar, o substancje czynne. Korę. Korę pozyskujemy, może być w każdej jednej pogodzie. Nie ma problemu, może padać deszcz, może świecić słońce. Jeśli chodzi właśnie o deszcze też, bo też trzeba na to zwrócić uwagę. Deszcze, rosa. Jeśli pozyskujemy rośliny kwiatowe, nie zbieramy tego po deszczu. Ta roślina musi być obschnięta, sucha. Bo jeśli taki kwiat weźmiemy, na przykład włożymy sobie do koszyka, on nam po prostu spleśnieje, szczarnieje, to będzie towar do wyrzucenia. Większość roślin zielnych nie możemy, jeszcze jedna rzecz, nie możemy układać grubymi warstwami. Starajmy się to robić jak najcieniej, żeby ta roślina się nie zaparzyła. Bo po prostu wyługujemy substancje czynne. Będziemy później po prostu mieli pospolite siano. Nie towar zielarski. U mnie w domu było robione w ten sposób, że za babci, no to najlepsza suszarnia to były strychy. Jakieś wiaty, strychy, stodoła. Wieszało się po prostu taką roślinkę, takie wiązki, kawałek tyczki, wieszało się i dopiero później się zbierało, jak już roślina była sucha, czyli jak brało się taki na przykład potyczek i on przy złamaniu było go słychać, czyli pękał, to było dobrze wysuszone. Tylko, że u nas jest jeszcze jedna rzecz trochę taka niebezpieczna, jeśli chodzi o zioła. Powiem wam dlaczego. Niektóre rośliny lubią wtórnie wchłaniać wilgoć. I to jest duży problem. Taką rośliną jest na przykład bobrek trulistny, bratek polny. Możemy mieć tak, że wysuszyliśmy go prawie na pieprz. Zostawiamy na przykład na parę godzin suszarnię otwartą. Rano przychodzimy. Weźmiemy w rękę, a rękę mamy mokrą. Z powietrza potrafi chłonąć. Takie rośliny zaraz po wysuszeniu powinny być schowane do albo torb papierowych, albo do jakichś pojemników, które są takie bardziej sterylne, a czym nie wpuszczają po prostu wilgoci. I najważniejsze, większość ziół przechowujemy w ciemnym pomieszczeniu. Nie na słońcu, bo raz, że nam słońce jednak ten kolor wyługuje troszkę,
A przy okazji blokowania koloru, to i substancje czynne pójdą. Słoneczko. Ciemne szkło. Jeśli jasne mamy, to wiadomo, jakieś szafki gdzieś tam musimy pochować, żeby to... Przechowywać można bardzo długo. Tylko jest pytanie. Czy przechowywana roślina, na przykład 5 czy 6 lat, ma jeszcze jakąś wartość? Rośliny zielarskie najlepsze jest spożywać przed upływem pół roku, do roku czasu maksimum. Później one tracą już na wartości. Można robić jeszcze na inne sposoby, bo mówimy teraz o suszeniu. Ale można na przykład niektóre rośliny mrozić. Na przykład te owocowe możemy sobie zamrozić. Owoce szarańczy bardzo ładnie się mrożą, mirabelka tak samo. Podstawowe zioła, które powinna mieć dobra gospodyni, powiem tak. Piołun. To jest podstawa, czyli choroby żołądka. Wiadomo, czy dziecko, czy dorosła osoba dość często ma jakieś problemy, czy trawienne, czy bóle żołądka. No, piołun po prostu nam pomaga. Druga rzecz, mięta. Też choroby żołądkowe, ale nie tylko, bo jest stosowany właśnie do niektórych chorób migrenowych na przykład. Kogoś boli głowa, można też leżeć właśnie zielem mięty. Przyprawowe, lubczyk. Też ziele miłości, ale i bardzo dobra przyprawa. My akurat robimy lubczyk na kilka sposobów. Robimy suszony, korzeń suszony, mielony i robimy różne, można powiedzieć, nalewki, ale robimy też mrożony. I korzeń, i ziele. Następna rzecz. No pietruszka to wiadomo, każdy ma chyba w ogródku, bo to jest przyprawa, ale i zioło. Choroby przewodu moczowego. Majeranek. Idealna roślina, jeśli jemy ciężko. Majeranek bardzo ładnie reguluje pracę żołądka, w ogóle przemianę materii. I jeszcze jedna roślina. Kminek. Kminek na tych terenach to jest podstawa. Zresztą podstawą tu żywienia to było kiedyś fasola, kapusta i kartofle. To musiało być, to każdy rolnik musiał mieć. Kapusta kisimy. Do kiszenia musimy dać kminek. Wtedy ta kapusta, bo niektórzy robią bez, ale strawność później tej kapusty jest dużo większa, na przykład z kminkiem. Fasola, czy robiliśmy fasolkę po brytońsku, czy robiliśmy gros kapustą, bo też tak u nas takie potrawy są, albo kapustę na przykład zapiekaną, albo kapustę kiszoną, ale kapustę kiszoną w całości albo w ćwiartkach, taką pieczoną. No to mówię, te przyprawy takie właśnie, czyli tymianek i kminek musiały być tutaj. Ostatnio, tak można powiedzieć, prawie 10 lat. Jest taki boom, jak my to mówimy. Bo wcześniej no, ci, którzy stosowali właśnie zdrowy styl życia, no to oni tak. A w tej chwili to można powiedzieć, jest dużo ludzi, którzy nawet nie są związani, można powiedzieć, z zielarstwem, czy mieszkają gdzieś w mieście, ale chcą po prostu zobaczyć, która roślina może im pomóc, można po prostu, jak to można stosować. My robimy na przykład takie szkolenia właśnie zielarsko-przetwórcze. Bo na początku były same spacery z zielarzem, pokazywanie roślin w przyrodzie, rozpoznawanie. A w tej chwili właśnie dużo ludzi chce przyjechać, zobaczyć po włosku, z czym to się je. Jak zerwać tą roślinę z pola, jak ją rozpoznać, żeby nie zerwać jakiejś rośliny trującej. Jak to sobie przygotować, czy ususzyć, czy zrobić na przykład z niej, można powiedzieć, taki składnik, na przykład nalewki. No i najważniejsze, jak z niektórych roślin zrobić potrawy.